Marcinie, zacznijmy od wyliczeń, które poczyniłem przed naszą rozmową. Harde były, mam nadzieję, że mi się udało. 15 lat jesteś, Dzień Dobry TVN, minie we wrześniu. Czy ty widzisz jakieś różnice w realizacji tego programu? No bo to jednak jest ponad dekadę w telewizji, czas płynie szybko. Widzę zdecydowanie. Widzę, że mamy coraz ładniejszą scenografię na przykład. Mamy coraz lepsze stylizacje, bo patrząc na swoje zdjęcia sprzed 15 lat, wolałbym, żeby świat o nich zapomniał. Natomiast widzę też, że ten program, to wykazują też różne badania obiektywne, ja sam tego nie wymyśliłem, ma dla widzów coraz większe znaczenie, bo na początku telewizja śniadaniowa nie była traktowana zbyt poważnie, a teraz, jak wynika z wspomnianych wcześniej badań, jest jednym z najbardziej wpływowych i opiniotwórczych programów, więc doczekałem czasów, kiedy już się ze śniadaniówki tak bardzo wszyscy nie śmieją. A czy przez ten cały czas pomyślałeś sobie, że w sumie to się już może wyczerpałeś, może czas odejść? Nie, chyba nie. Jakbym tak pomyślał, to pewnie już bym to dawno zrobił, bo ten program, jak i wszystkie inne, które prowadzę, są dla mnie wciąż jakąś tam radością. I moment, w którym pomyślę sobie, że nie chcę mi się wstawać o tej piątej, nie chcę mi się iść do studia, no będzie ta chwila, kiedy przyjdę do szefów programu i powiem: hej, słuchajcie, wyczerpałem się, tak jak przewidział Rafał z Wiwy. Nie no, oby jak najpóźniej się to wydarzyło, albo żeby się to wydarzyło po prostu w odniesieniu do jakichś nowych wyzwań. Wy z Lortą stanowicie zgrany team, jesteście uwielbiani przez widzów. Ja się zastanawiam, czy wasza praca kończy się o tej godzinie około 11, gdy schodzicie z anteny, czy jeszcze sobie jakoś analizujecie odcinek, dajecie sobie może jakieś uwagi? Raczej przed programem staramy się dawać uwagi wobec tego, co wymyślili nasi wydawcy. Niektóre tematy leżą nam bardziej, inne mniej, niektórych nie chcemy w ogóle podejmować, niektórych gości nie chcemy zapraszać. W związku z tym praca nad odcinkiem zaczyna się od kolegium przed, natomiast post factum zawsze tuż po zejściu z anteny wiemy, nawet nie musimy ze sobą rozmawiać, czy to był udany odcinek, czy jesteśmy z niego zadowoleni, czy byliśmy w dobrej formie, czy dostarczyliśmy tyle energii, ile mogliśmy, czy mamy takie poczucie, że to był taki mniej udany skok Kamila Stocha. Ostatnio oglądałem jakieś wydanie i ty na wizji coś powiedziałeś w stylu: ale sztampowe pytanie, Dorota, chciałem zadać inne, bo to też nigdy, albo czasami nie wiadomo, kto to pytanie ma zadać. I wtedy sobie tak mi wpadło do głowy, że czy wy w ogóle rozmawiacie tak jeden na jeden, żebyś ty był w stanie powiedzieć: no jesteśmy najlepsi tutaj w Polsce, ale jednak mogłabyś następnym razem inaczej? Po pierwsze, nie myślę, że jesteśmy najlepsi w Polsce. Ale bo ja to powiedziałem. Okay. To, co robimy, nie jest dyscypliną sportową, więc to jest trudno mierzalne nawet, kto jest tutaj lepszy, kto jest gorszy. No, jesteśmy jednym zespołem, który stara się tam wbijać piłkę do jednej bramki. Natomiast faktem jest to, że nie ustalamy z Dorotą przed wejściem na antenę pytań, które zadamy, nie ustalamy kolejności, w jakiej wydarzą się poszczególne sekwencje. I to też jest część fanów tej roboty, że po prostu wchodzimy i robimy, a mamy ze sobą porozumienie już prawie że telepatyczne. Więc jeśli zdarzają się między nami jakieś takie dyskusje, jak ta, którą wspomniałeś, to raczej jest taka forma droczenia się ze sobą. No niż, ja też się uśmiechnąłem jako widz. Tak, niż takiego zgrzytu, że hej, nie wiemy, co tu robimy.